Możemy zacząć? Tak. To już przedstawiam naszego kolejnego prelegenta. Bardzo miło mi powitać mecenasa letniego seminarium ekonomicznego, pana Piotra Wojdę, przedsiębiorcę, prawnika, absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Lund o specjalizacji praw człowieka. Jak rozumiem, w trakcie studiów na temat praw człowieka pan Piotr Wojda zrozumiał, że jedno z podstawowych praw człowieka to prawo do posiadania kruszcu. W związku z tym w kraju jest pionierem w zasadzie na polskim rynku, jednym z pierwszych, który próbuje wdrażać pomysł na handlowanie złotem w Polsce, bo w Polsce nie ma takiej tradycji, na przykład jak w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o handlowanie złotem, pan Piotr Wojda jest tutaj pionerem, także pomóżcie mi państwo go przywitać gromkimi brawami. Zapraszam do prezentacji, czy na rynku złota tak jest walka. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że to jest bardzo swobodna polega lampa. Jeżeli w momencie wsunięcia przeze mnie jakichś informacji, faktów albo postawienia tezy, macie państwo jakieś pytania, to bardzo proszę o śmiałe zadawanie. Spróbujemy się wyrobić w regulaminowym czasie 20 minut. Zostawimy sobie około 5 minut na taką dłuższą dyskusję pod koniec tego wykładu. Chciałbym tylko dwa słowa jeszcze o samej firmie. Reprezentuję Mędrycę Wrocławską, która jest właścicielem m.in. marki Bujoner.pl. Aspirujemy do tego, żeby stać się zdecydowanym numerem jeden w Polsce, jeśli chodzi o dostępność produktową. W tej chwili to jest złoto, srebro, jak również platyna i pallad. Szacujemy, że początek przyszłego roku przyniesie obroty na takim poziomie, gdzie będzie można śmiało sobie powiedzieć lider rynku. Szanowni Państwo, ja skupiłem się na kilku takich podstawowych wydarzeniach. Zastanawiam się, czy mamy temat do dyskusji, czy ktoś na sali uważa, że mamy do czynienia w tej chwili z bańką spekulacyjną na rynku złota. Czy jest ktoś taki, kto uważa, że jest bańka? Świetnie. Cieszę się bardzo, bo gdyby tak nie było, to nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Myślę, że pozostawimy sobie to na koniec wykładu i o tym porozmawiamy. Ja postaram się przytoczyć kilka, moim zdaniem, dość istotnych argumentów, które będą wypełniły moją tezę, więc nie mamy do czynienia z bańką, jak również jesteśmy szalenie daleko od bańki. Skupiam się na kilku wydarzeniach z tego roku. To są wydarzenia świetnie znane. Jedno z ważniejszych, Agencja Standard & Poor's obniża perspektywy ratingu USA, wszyscy o tym wiemy. Nie chciałbym też opisywać całej sytuacji makroekonomicznej, dlatego że państwo jesteście takim, powiedzmy, odbiorcą wyedukowanym. Ograniczenia czasowe to sprawiają, że musimy sobie potraktować to bardzo pokrótce. Więc bardzo szybko przejdziemy przez podstawowe wydarzenia, które mają decydujący wpływ, moim zdaniem, na to, jak powinniśmy postrzegać rynek złota w Polsce i na świecie. Mamy ostatnio bardzo głośny komunikat Fedu o stopach procentowych, które mają zostać wyjątkowo niskie. Czy ktoś na sali uważa, że Fed ma w najbliższym czasie możliwości podwyższenia stóp procentowych? Okej, czyli tutaj się zgadzamy. Aha, mamy jedną osobę, dobrze. Fachowiec z ubezpieczeń, jak dobrze pamiętam, również. Będę miał takie konkretne pytanie, ale już pod koniec, jak skończymy tą pierwszą część prezentacyjną. Dość istotna kwestia, jeśli chodzi o byki, jeśli chodzi o rynek złota. Meksyk, Rosja, Tajlandia kupują spore ilości. Po raz pierwszy w zasadzie w 2010 roku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie banki centralne stają się kupującymi netto. To zupełnie wyjątkowa sytuacja, która nie miała miejsca w zasadzie przez ostatnie 30 lat, od końcówki lat 70. Również bardzo boli się dla tych, którzy inwestują na rynku złota. Dość istotna kwestia. Chiny informują o tym, że zwiększają rezerwy walutowe, powstaje specjalny fundusz, który będzie specjalizował się w inwestycje w surowce. Tutaj mówią o tych pierwszych kwotach, które są dość symboliczne. Natomiast dość istotny fakt rezerw, które w tej chwili Chińczycy posiadają w złocie. Czy państwo może kojarzycie kwoty? W tej chwili to jest około 1000 ton. To jest taka statystyka oficjalna. Nieoficjalnie tak naprawdę nikt nie wie, jakie ilości złota są w skarbcach banku centralnego. Wynika to z wielu faktów, m.in. bardzo szybkiego przyrostu wydobycia.
To jest ciekawostka, której być może mało osób wie. Chińczycy są dzisiaj numerem, absolutnie zdecydowanym numerem jeden, jeśli chodzi o ilość wydobycia złota na świecie. Także, takie kraje, które liderowały w latach 90. jak RPA, są już dawno z tyłu. Oficjalnie ta informacja została podana przez Chińczyków w 2010 roku. Do 10 ilość zgromadzonego złota, która widniała, to było 350 ton. Nagle w ciągu kilku miesięcy wypuszczono informacje o zwiększeniu tego do 1050. Ale tak jak mówię, informacje oficjalne tutaj bardzo się różnią od tego, co jest w rzeczywistości. Kolejny bardzo ważny czynnik, Indie, Chiny. Indie, które tradycyjnie są ogromnym rynkiem złota. Hindusi tutaj od setek lat inwestują w złoto troszkę w innej formie, bo tutaj na rynku występuje mniejsza ilość sprzedaży złota bulionowego, czyli takich produktów stricte inwestycyjnych. Bardziej jest to biżuteria. Natomiast Chiny zdecydowanie postawiły na rozbudowę tego rynku wewnętrznego, również jeśli chodzi o metale szlachetne. Jest to bodajże jedyny kraj chyba na świecie, gdzie w płatnych reklamach telewizji publicznej opłaconych przez rząd namawia się inwestorów do dywersyfikacji portfela i inwestowania w złoto i w srebro. To są wydarzenia oczywiście, które mają pewien wpływ na rynki. Każdy konflikt zbrojny wprowadza zamieszanie, jeśli chodzi o rynki ekonomiczne, to się zawsze przekłada na cenę złota. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym odpowiedzieć pytaniem, a w zasadzie całą serią pytań. Jeśli można i jeśli się wnioski pojawiają na bieżąco, to bardzo proszę o dzielenie się nimi, albo jeśli są pytania, to również będę prosił o to, żeby zadawać je na bieżąco. Ktoś w tej chwili kojarzy dokładną cenę za aucję? 1800. Tak. Przekroczyliśmy 1800. Był taki moment, gdzie dobiliśmy prawie $1900. Oczywiście postrzegać tą cenę trzeba w sposób odwrotny, czyli patrzymy tak naprawdę, ile wart jest dolar w stosunku do dolara, czyli jedyne, co zauważamy, to, że systematycznie te nasze waluty fiducjarne tracą na wartości w stosunku do złota. Ta cena historycznie oczywiście nominalnie wydaje się dość wysoka. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę inflację, pojawi nam się tego typu tabelka. Ja ją spróbuję przybliżyć, może nie przybliżę, ale mamy jakąś świadomość, na co patrzymy. Ten taki bardzo gwałtowny wykres po lewej stronie, przebijający średnią czasową, to jest 1980 rok, kiedy złoto miało swoją ostatnią sekularną hossę. Ona się rozpoczęła z końcówką lat 70., a zdecydowanym takim szczytem był marzec 80. roku. Gdybyśmy spróbowali odnieść ówczesną cenę, która jednego dnia sięgnęła $1050, do ceny dzisiejszych w dolarach z uwzględnieniem inflacji, to poziom, który wystąpił w 80 roku, można by porównać do 2500, może 2600 dolarów za uncję. Czyli historycznie rzecz biorąc, uwzględniając inflację i to też te oficjalne indeksy i wskaźniki, które są dostępne, a nie tą realną inflację, która prawdopodobnie była troszkę wyższa, nadal nie zbliżyliśmy się jeszcze do tych okresów szczytowych. Tutaj można się zastanawiać, czy kryzys końcówki lat 70. i początku 80. był zbliżony do kryzysu, z którym mamy obecnie do czynienia, czy może miał delikatniejszy przebieg, to jest jakby kwestia dyskusyjna. Ja uważam, że to, co najgorsze w tym kryzysie, jeszcze przed nami. Bardzo ważny aspekt, ja pomyślałem sobie, że to zrobimy sobie w taki sposób uproszczony, bardziej graficzny. Trzeba na to pytanie odpowiedzieć, żeby się zastanowić, jak wygląda relacja popytu i podaży. Być może znana Państwu statua stojąca w Nowym Jorku, statua wolności. Szacuje się, że całe złoto wydobyte przez ludzkość przez ostatnie 3,5 tysiąca lat zmieściłoby się nam w podstawie tej statuły wolności. To jest łączna ilość złota, jakie kiedykolwiek wydobyto, ponieważ zużycie przemysłowe jest na znikomym poziomie, a złoto, biorąc pod uwagę jego właściwości fizyczne, jest w zasadzie niezniszczalne i trzeba też nadmienić, że każdy gram złota wydobyty jeszcze za czasów Egiptu, czy później Grecji i Rzymu, nadal jest z nami. Nadal jest bądź w tym krugerancie trzymanym w kieszeni, bądź w biżuterii noszonej przez hinduskę, która otrzymała to
ramach posagu, to złoto jest cały czas z nami, jak widać po tym przykładzie, jego nie ma dużo. Zastanawiając się nad tym, czy na jakimkolwiek walorze mamy do czynienia z bańką, ekonomiści czasami stosują tak zwany wskaźnik Z. Czy ktoś z Państwa spotkał się może z wskaźnikiem Z? Wskaźnik Z to jest taki wskaźnik średnich odchyleń. On analizuje nam historycznie, jak wartość waloru przechowywała się przez 30 lat, wyciąga z tego średnią i analizuje, czy aktualnie mamy do czynienia z poziomem zbliżonym do średniej, powyżej tej średniej, czy poniżej tej średniej. Ja zamieściłem taki krok. Tak? To jest to samo, co pan mówił. Dokładnie tak. Pozwolimy sobie zamieścić taki prosty graf. On co prawda sięga do 2010 roku, czyli jest troszkę tendencyjny, nie obejmuje tego ostatniego okresu wzrostu, ale to jest jedyny graf, który udało mi się znaleźć. Teraz tak, w jaki sposób on działa? On sięga 30 lat wstecz, kalkuluje średnią cenę waloru, bo to nie musi być złoto, to może być cena akcji, to może być cena ropy naftowej i podnosi bieżącą cenę z danego rocznika, kiedy na przykład spojrzymy na rocznik, na rok 80, porównuje tą cenę z roku 80 do średnich z ostatnich 30 lat i wskazuje, czy mamy do czynienia z odchyleniem góry czy dół. Jak widać, dzisiaj, a przynajmniej jeszcze w 2010, byliśmy daleko od tej średniej. Wskaźnik 2 pokazuje tą średnią oscylującą przez ostatnie 30 lat, to jest taka średnia prosząca. Wszystko, co jest poniżej 2, jest odchyleniem od normy w dół, czyli mamy do czynienia z poziomem waloru niższym niż historyczny, a wszystko, co powyżej, pokazuje nam odchylenie od normy w górę. 2010, pamiętamy, dość spore poziomy złota, jeszcze przed tym ostatnim okresem bardzo dynamicznych wzrostów, natomiast zdecydowanie nie można powiedzieć, że byliśmy tutaj w okolicach nawet średniej historycznej. Kolejne pytanie. W ramach tej analizy, czy mamy do czynienia ze spekulacją, bańką spekulacyjną, powinno zawierać to właśnie pytanie, czyli czy złoto stanowi obecnie pokaźną część światowych aktywów? Odpowiedź brzmi nie. Wskaźnik, który umieściłem, wzięty ze Sprott Asset Management, to jest 2009 rok. Jeżeli Państwo widzicie tą malutką skalę, skrajnie po prawej stronie, 0,8%, to jest właśnie w tej chwili poziom, jaki złoto stanowi, jeśli chodzi o światowe aktywa. Czyli wypowiedź brzmi, zdecydowanie mamy do czynienia z bardzo niskim poziomem. No, ale wcześniej był standard złota, czyli on musiał być wyższy. Bo tam jest na tym wyglądzie, gdzie 21 rok, jest 32, tak? Tak. No to ten złoto musiał być wyższy poziom. Udział w aktywach, bo był standard złota. Tak? Zgadza się. Odchylenie dzisiejsze wynika z odejścia od standardu, co widać zresztą. Natomiast zwrócę uwagę na 81, no to byliśmy już 10 lat po odejściu od standardu złota i ten poziom mimo wszystko był bardzo wysoki. Te 24 to była ćwiartka praktycznie aktywów utrzymywana w złocie, mimo że standardu złota odeszliśmy. Jak można jeszcze powiedzieć, jak to jest liczone, bo ta liczba dla 81 roku jakoś wydaje mi się niewiarygodna. Czyli wziąłby z minimum aktywa i wszystkich nie wszystkie obligacje, kapitalizacja wszystkich giełd, łącznie z akcji i obligacji, rozumiem, że nie bierzemy nieruchomości. Czyli nie, chodzi o aktywa. Za chwilkę będzie kolejny slajd, który będzie też traktował o gospodarkach z wyłączeniem dóbr prywatnych. Czyli to są aktywa finansowe. To są aktywa finansowe. Obligacje i akcje. I powiedzmy, jak sumujemy obligacje, akcje i złoto, to złoto miało 24% udziału, czyli sztabki złota i akcje spółek wydobywczych. Akcje spółek wydobywczych to jest w ogóle nic, przypuszczalnie. To jest bardzo mało. Z akcjami, ale to nie, powiedzmy teraz, no bo to jeżeli jakby ta liczba tam to 0,8, no to jest dla dzisiejszego, to jest wiarygodne, no tak, jak dane, które znam, to potwierdzają, ale czy to się aż tak zmieniło przez ostatnie 30 lat? Tak, proszę. Moim zdaniem, po pierwsze, jakby sposób liczenia to jest informacja, którą mogę pozyskać na potrzeby takiej informacji uzupełniającej. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, ta prezentacja oczywiście jest do wglądu i do przesłania. Na koniec jest też taki slajd o źródłach i tam będę powoływał się na źródła, z których korzystałem. To akurat, jak wspomniałem, jest Sprott Asset Management z
sposób liczenia do wyjaśnienia pod koniec. Ja widzę dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że wykres z 81 roku to jest jeszcze nie do końca spompowana bańka o rok 80, a więc ogromnych historycznych rekordów rynku złota z 80 roku, a więc szacunkowo ono mogło stanowić dużo bardziej pokaźną część. Drugi powód jest taki, że tu mamy jeszcze do czynienia z takim światem przed tym smokiem derywatów, kiedy ten poziom papieru i instrumentów, skomplikowanych instrumentów finansowych zaczął zalewać rynki finansowe. Są tak upraszczając moim zdaniem dwie główne obserwacje. Więc wniosek jest taki, że dzisiaj złoto stanowi zdecydowanie bardzo niski poziom światowych aktywów. Coś na co często patrzymy, żeby się zastanowić, jak dany walor jest traktowany w danym okresie. To znaczy, jeżeli walor wzbudza zainteresowanie inwestorów, szefów funduszy hedgingowych, instytucji inwestujących na rynkach finansowych w imieniu swoich klientów, to patrzymy, w co w danym czasie inwestują. Tutaj postawiłem sobie takie pytanie, czy dzisiaj ekspozycja na złoto w planach emerytalnych jest znaczna. No, doszedłem do takiego grafu, okazuje się, że jest absolutnie znikoma. Tutaj procentowo chyba nawet wychodzi to poniżej 1%. To jest akurat źródłowo dane z takiego wykładu Marka Fanera, który użył tego samego argumentu, zastanawiając się, kiedy mogłoby dojść do bańki. To jest osobny temat, warto by też nad tym zastanowić, ale dzisiaj nie zdążymy sobie o tym powiedzieć. Wracamy do udziału wartości złota w światowych aktywach, ale tutaj już pod wspominięciem, to jakby już w rozbiciu na tą własność prywatną. Kilka takich dodatkowych danych. One nam się już nie zbiegają z tym wykresem poprzednim, dlatego że mamy szerszy zakres danych. 68 5%, 80 udział ten stanowił 3%, a więc widzimy, że znacznie mniej niż na tym grafie poprzednim, jeśli chodzi o aktywa czysto inwestycyjne. W tej chwili 2010 w odniesieniu do całości aktywów światowych złoto stanowi 0,7%. Bardzo ważne równanie. Zastanówmy się znowu bardzo w sposób uproszczony, jak wygląda strona popytowa i podażowa. 7 znowu do 10 roku. Popyt około 3800 ton. Zdecydowanie to, co zauważamy, to jest wzrost popytu, to jest strona popytowa. Chciałbym to zanalizować, ale to chyba zrobię już pisemnie w ramach wysłania tej prezentacji, bo czas nas nagli. Strona podażowa. To jest akurat dość tendencyjny wykres. On dotyczy tylko i wyłącznie złota, które pochodzi z kopalni. Jak wiemy, nie jest to jedyne źródło złota w ogromnej ilości wraz ze wzrostem ceny. Pochodzą z tak zwanego scrap gold, czyli po prostu... Zresztą on jest tendencyjny, dlatego się kończy w 2010 roku, a teraz jest chyba najwyższa historycznie wola złota z kopalń. Powinno to wystrzelić wyżej niż 2001 rok, Z tego co wiem, nie aż tak bardzo. Tendencyjny jest z dwóch powodów. Raz, że nie uwzględnia tego zwiększenia wydobycia. Dwa, że mamy problemy z dostępem do informacji o tym, jak wygląda realne wydobycie, jeśli chodzi o stronę chińską. Tutaj mamy dostęp tylko do strzępów informacji, a rzeczywista ilość wydobycia jest nieuwzględniona. No i tak naprawdę trzeci powód troszkę tendencyjności wykresu to właśnie brak tej strony scrap gold i złota jubilerskiego. To są też ogromne ilości złota, które dochodzą do strony podażowej, a wraz ze wzrostem ceny coraz większe ilości tego złota odzyskanego trafiają na rynek z prostego powodu. Zaczyna się to po prostu opłacać, recyklingować. Tutaj takie zestawienie tego, jak wygląda sprzedaż po stronie banków centralnych. Ja o tym już wspominałem. Mamy wyjątkową sytuację na rynku, która wystąpiła po raz pierwszy od wielu lat, w zeszłym roku, w 2010 roku.
gdzie banki stają po stronie kupujących netto, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a więc banki centralne były stały po stronie podażowej, były sprzedającymi netto. To są rezerwy utrzymywane przez banki centralne. Znowu według informacji, jakie te kraje rzeczywiście deklarują. Czy te ilości złota rzeczywiście są trzymane, to można postawić wielokropek. Stany Zjednoczone dopuściły do audytu swoich rezerw już od wielu lat. Znamy senatora, kandydata na prezydenta, Rona Paula, który od wielu lat walczy o to, żeby doprowadzić do audytu i zapytać, ile tego złota naprawdę jest. Oficjalnie są to ilości tutaj przedstawione. Tutaj umieściłem listę krajów. Jeśli chodzi o tonaż, zjedziemy może do Polski. O ile się tutaj załapaliśmy? Tak, pozycja 32. Podobno prawie 102 tony. Trudno dzisiaj powiedzieć, to jest też złoto, które przeszło bardzo, bardzo ciekawą historię. Dzisiaj jest sporo problemów prawnych. I prawnicy, ekonomiści stawiają pytanie, jak wygląda stan prawny tego złota. Podejrzewa się, oczywiście informacje oficjalne wskazują, że większość tego złota jest w Londynie, częściowo mają je w posiadaniu Amerykanie. Jak jest z możliwością odzyskania tego złota, trudno powiedzieć. Być może czeka się na default, żeby powiedzieć, przykro nam, ale to złoto nie przyjedzie. Dzisiaj, jeśli chodzi o stronę popytową, gigantyczną stronę popytową, to są oczywiście Chiny. Ostatni graf 2008 wskazuje szacunek, jak pokazała historia, ten szacunek został przebity, bo finalnie dojechaliśmy do ponad 60 ton. Później 2010 był powtórzeniem i 2011 szacunkowo znowu zdecydowany wzrost zapotrzebowania na złoto, jeśli chodzi o Chiny. Co sprawia, że zmienia się całkowicie struktura podażowa. Dzisiaj to jest nie tylko zapotrzebowanie ze strony banku centralnego, ale również ogromne zapotrzebowanie ze strony prywatnych inwestorów. Tu powtarzamy informacje o strukturze zakupowej, jeśli chodzi o banki centralne. No i pytanie podstawowe. Czy złoto może wciąż rosnąć? Dobicie złota do 900 dolarów i przebicie tej magicznej, psychologicznej kwoty 1000 dolarów sprawiło, że wysypała się wręcz ilość artykułów, ogromna ilość artykułów mówiących o tym, że to już jest zdecydowanie bańka. Jak widać, złoto sobie nic z tego nie robi i pędzi dalej. Czy są poziomy, przy których możemy powiedzieć, że zaczynamy mieć do czynienia z bańką? Na pewno tak. Na każdym walorze występuje sytuacja tej części tak zwanej fazy trzeciej, czy jak niektórzy mówią fazy czwartej, a więc takiej fazy głęboko spekulacyjnej. Natomiast odpowiedź na pytanie, jakie są ślady, jakie są dowody tego, że mamy do czynienia z bańką, jest taka, że no nie ma. Po prostu nie ma, nie da się tak często tego zauważyć, dlatego te rynki tak często padają bardzo, bardzo gwałtownie. Podsłuchanym wczoraj podczas rozmowy z cynikiem 9 argumentem, jeśli chodzi o podpowiedź, czy mamy do czynienia z bańką, jest fakt, Ron Paul zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wtedy możemy podejrzewać, że czas wycofywać się z inwestycji złota. A po wejść, bo prowadzi standard złota. ale pewnie przy dużo gorszym przeliczniku. Tutaj zestawienie udziału chińskiego rynku, jeśli chodzi o oszczędności w dolarach i walutach zachodnich. No i rzecz oczywista, to już jest nieaktualne, ten poziom zadłużenia już jest wyższy. Tak na zakończenie, bardziej humorystycznie chciałem pokazać, czy to zadłużenie rzeczywiście jest duże. Tutaj napisane, że rzeczywiście jak najbardziej. Graficznie przedstawiłem 100 dolarów, 10 tysięcy dolarów, 1 000 000 dolarów. Kto z nas nie marzył o tej kwocie?
100 milionów dolarów, czyli zdecydowanie wózek widłowy, który byłby potrzebny do przestawienia. To jest miliard, a to jest bilion. Zadłużenie Stanów jest 13, ponad 13 razy wyższe. Proszę zauważyć, że palety są wystawiane podwójnie. Ogólnie mówiąc, to jest dużo pieniędzy. Amerykanie dzisiaj stają przed prostym wyborem. No, jednym sposobem pozbycia się tego ciężaru jest nasz helikopter Ben. Innej drogi nie ma. Historia zna takie przypadki, nie jest to odosobnione, to o czym mówił Maciek. Bankructwa występują systematycznie, a bankructwo gospodarek dominujących również nie są zjawiskiem odosobnionym. Jeśli chodzi o te podstawowe informacje, zerkam na zegarek i chciałbym się już zbliżyć do końca. Takie pytanie trochę symboliczne, które należy sobie postawić. Dziękuję serdecznie. Przejdźmy sobie do... takiej bardzo krótkiej dyskusji, bo patrzę na zegarek, że mamy jakieś 3 minutki, tak? Więc takie 2-3 symboliczne pytania i zakończymy. Co to srebro? Prywatnie? Czy... tak. Srebro jest pieniądzem, tak samo jak złoto. Jedynym prawdziwym pieniądzem, a dodatkowo cechuje się dużo mocniejszymi fundamentami niż złoto. To nie znaczy, że złoto będzie mniej atrakcyjne. To chodzi o to, że srebro jest walorem, który jest skierowany do innego rodzaju inwestora. Złoto jest bezpieczeństwem, złoto jest pieniądzem, złoto jest hedżem. Srebro jest bardziej walorem troszkę spekulacyjnym dla osób, które są skłonne ponieść trochę większe ryzyko za troszkę większe wynagrodzenie. Dużo większa zmienność rynkowa. Tak zwane swing action, to jest taki trochę młodszy brat złota. Z kilkuprocentowe wzrosty na złocie mogą skutkować kilkunastoprocentowym wzrostem na srebrze i odwrotnie. Ta korelacja jest dość wysoka, ale nie jest, jak ostatnio obserwujemy, stuprocentowa. No i bardzo ważna cecha srebra, jako plus i jako minus, to jest jego wykorzystanie przemysłowe. Dzisiaj srebro jest wykorzystywane w ogromnej ilości gałęzi, od medycyny począwszy przez przemysł ciężki, na biżuterii skończywszy. Srebro dzisiaj ma przed sobą dużo lepsze perspektywy wzrostu. Historycznie rzecz biorąc, ten stosunek ceny złota do srebra wynosił 1 do 10 przez w zasadzie 3,5 tysiąca lat. Aberracja, z którą mamy do czynienia, wystąpiła w zasadzie pod koniec XX wieku, teraz z początkiem XXI. Poziom około 1 do 40, który jest zupełnie nietypowy. No i o tym, że srebro jest również potencjalnie świetnym walorem inwestycyjnym, świadczy również brak fizycznego srebra inwestycyjnego dostępnego inwestorom. Dzisiaj szacuje się, że jest go około 10-krotnie mniej, mimo że geologicznie rzecz biorąc występuje około 10-krotnie częściej w Ziemi. A więc srebro zdecydowanie tak. Natomiast dla tych, którzy mają troszkę dłuższy horyzont inwestycyjny, mają być może troszkę młodsi, i nie mają problemów z zasypianiem, kiedy srebro traci 30%. Znaczy, ja tutaj chciałem się tylko na ziemię, czuję się w niekomfortowej sytuacji, żeby mówić źle na temat złota, ale chciałem zwrócić uwagę na parę bardzo ważnych rzeczy. Że generalnie złoto zyskuje na wartości, kiedy wszystkie aktywa zyskują na wartości, więc wzrosty na złocie mają miejsce, kiedy rosną kursy akcji. Kiedy mieliśmy kryzys w 2008 roku, złoto również straciło na wartości. Poza tym zwróć uwagę, cynik, na wskaźnik ceny złota do platyny, że zazwyczaj po długoterminowych trendach, mówi tu zarówno był wzrostowym, jak i spadkowym na rynku złota i metali, jeżeli pojawia się ten sygnałem, że kończy się ten trend, jest moment, w którym złoto jest droższe od platyny, no i z taką sytuacją mamy oczywiście teraz do czynienia. Więc ja mówię, zgadzam się, że długoterminowo jest to zabezpieczenie, tak jak cynik mówi, złoto jest warte inwestowania, to jest taki sam towar jak każda inna rzecz, więc on też również może tracić na wartości,
Tak samo w latach 90. super inwestycją wydawały się spółki technologii, spółki w Japonii, w 2000 roku spółki technologiczne. Dzisiaj też złoto się wydaje super inwestycją, ale może za dwa lata okaże się, że to, co przyciąga inwestorów, będzie zupełnie coś innego. I w tym momencie popyt na złoto może spaść. Jedna z takich uwag, nie mogę się puścić, mianowicie ma sens, żeby powiedzieć, że złoto w zarządzaniu jak wszystko inne wzrasta. To jest normalna klasa walorów i jedna idzie do góry, jedna idzie do dołu. Wtedy, kiedy japońskie akcje szły do góry, kiedy Nasdaq szedł do góry, złoto dołowało. No właśnie, bo to było sexy dla inwestorów, to ich interesowało. Tak, ale nie można powiedzieć, nie wiemy, że czy coś w przyszłości znowu nie będzie. Oczywiście. Przykładowo te spółki, kadując, o których wczoraj dyskutowaliśmy, gazem łupkowym. Zgadza się. Ja nie twierdzę, że coś trwa nieskończoność, tylko że nie możesz powiedzieć, że wszystkie walory idą w górę, to złoto też pójdzie w górę. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli sobie prześledzicie wykres złota w walucie polskiej, czyli realnie my jako Polacy co zarabiamy, to zobaczycie, że cała Polska od 2004 do 2008 roku, to właściwie kto posiadał w polskiej walucie złoto, nic nie zarabiał, ponieważ oczywiście złoto w dolarach rosło, ale polska waluta zyskiwała w stosunku do dolara. Tak naprawdę największe zyski na złocie były wtedy, kiedy dolar zaczął się umacniać w stosunku do złotego. I jeżeli prześledzimy to dokładnie, to zobaczymy, że procentowo warto było bardziej kupić w tym momencie dolary niż złoto. Byśmy zarobili, bo w momencie, kiedy dolar mocno zyskiwał, złoto traciło. I na przykład teraz mamy bardzo podobną sytuację. Największe zyski teraz mamy w polskiej walucie ze względu na to, że dolar zyskuje na wartości znowu od mniej więcej pół roku. Więc w przypadku polskiej waluty to nie może być, może nie być tak, to nie jest taka czysta gra przeciwko dolarowi, jak to ma miejsce dla takiego typu Amerykaninów. Zgadza się. Ta sama sytuacja, bardzo wielu na franku szwajcarskim, że przez ostatnie 18 miesięcy złoto było stratą. W ciągu ostatnich 2 miesięcy jesteśmy na 20% plus. Chodzi mi o to, że nie jesteśmy osadzeni w próżni. Nasze polskie realia są tutaj inne od amerykańskich i musimy często brać na to poprawkę, że tak naprawdę nasze zyski ze złota są uzależnione od tego, jak będzie się zachowywał dolar. To samo bym powiedział o Gildii Warszawskiej. To jest funkcja pośrednia dolara i coś się nie ma za oceanem. No nie zgadza się do końca, bo na przykład eksporterzy zyskują, prawda? Jeżeli dolar jest, złotówka jest coraz silniejsza, no to eksporterzy zyskują na to spółki, więc teoretycznie oczywiście ich wycenę powinny rosnąć. Ja chciałbym widzieć Gildię Warszawską, jak założony spada. Nie, zawsze spada. To jest tak samo, nie? To jest, o tym mówisz, to jest naczynie rynki finansowe, to jest naczynie połączone, albo zbiór naczyń połączonych. Jak spada S&P 500, jest panika na rynku, to złoto też spada, ponieważ tak naprawdę w takich momentach cash is the king, tak? I złoto się właśnie wtedy nie spada. Ja mam szybkie uwagi. Tak, może prelegentowi oddajmy głos. Bardzo, bardzo szybkie trzy uwagi. Jeśli chodzi o wykres złota w polskich złotych, mogę go udostępnić. Są pewne aberracje w stosunku do wykresu dolarowego, ale gwarantuję, że te poziomy procentowe stopy zwrotu, jeśli chodzi o ostatnią dekadę, są dość zbliżone do poziomu dolara. Postaram się to za chwilkę udowodnić już może po wykładzie prywatnie. Druga uwaga tego, że złoto dzisiaj jest na poziomie platyny. Dla mnie to jest sygnałem, że platyna jest tania, a nie sygnałem, że złoto jest drogie. Trzecia rzecz... Ja zaraz przyniosę komputer i to pokażę. Trzecia rzecz dotyczy tego, że powinniśmy przestać postrzegać złoto jako walor inwestycyjny. Złoto to jest pieniądz. Dzisiaj już nie do końca chodzi o generowanie kolejnych zysków. Dzisiaj już w bardzo dużej mierze chodzi o ochronę kapitału. W złocie zdecydowanie ta ochrona kapitału się uda. Jeśli chodzi o tą ostatnią kwestię, zostawiam tutaj otwartą. Nie będę. Dobrze, to jeszcze. Jeżeli można. Aczkolwiek nie zgadzam się z wydźwiękiem wypowiedzi swojego przedmówcy. W
to jednak nie sposób odmówić mu racji, jeżeli chodzi o pewne szczegóły. Mianowicie w drugiej połowie 2008 roku mieliśmy wyraźny spadek złota o bodajże 300 czy 350 dolarów na uncji. Dużo. To było procentowo, to ja już w tej chwili nie pamiętam wartości nominalnych, ale to nie, chyba... Ale... Nie, nie, od ile się, od 800 do 600. 800 chyba do... Nie, nie, było, nie, było więcej. Spadków na złocie i 600 spadków na srebrze. I do, ale jeżeli mogę. I do czego... Zmierzam. Oczywiście w przypadku inwestorów, którzy nie chcą się zagłębiać w te poszczególne dołki, górki, tylko tak jak tutaj radzi pan Cynik 9. Wsiadamy na początku do ekspresu i nieważne, czy on na poszczególnych stacjach jedzie wolniej, czy zawraca, ale generalnie jedzie w dobrym kierunku. To jest ok. Ale w przypadku osób, które chcą zoptymalizować swoje zyski, warto się zastanowić, czy w obecnym okresie, bo moim zdaniem zbliża się nieuchronnie ogromna recesja. Czy nie warto wstrzymać się na pewien czas, bo być może złoto podskoczy w ciągu, nie wiem, tam dwóch miesięcy o te 200-300 dolarów, ale być może spadnie o 400, prawda? Tak samo z platyną, to co było widoczne w roku 2008. Spadło z 2,5 tysiąca dolarów do 800 dolarów za uncję w drugiej połowie. Taka sama sytuacja była ze srebrem, taka sama sytuacja była z paralelem. Musimy sobie przypomnieć sytuację marca 2008 roku i poziom paniki na rynkach. Rynki były w takiej sytuacji 10 głębiej. Złoto, które dzisiaj już dużo bardziej niż w 2008 roku jest postrzegane jako walor. Występuje również w wersji papierowej, o tym musimy pamiętać. To jest osobny temat do dyskusji, ale ilość papierowego złota, srebra czy platyny i paladu, którym się handluje dzisiaj codziennie na Comexie, na giełdzie towarowej w Nowym Jorku, jest ogromna. Spadki, gwałtowność tych spadków marca 2008 roku wynikała w dużej mierze z tego, że gigantyczne fundusze hedgingowe, uciekając do płynności w tej takiej bardzo gwałtownej sytuacji makroekonomicznej, nie zastanawiały się, jaki walor ruszają z dymem, wchodząc w dolara, stąd ten ogromny wzrost wartości siły nabywczej dolara, rzucając ogromne ilości właśnie głównie papierowego złota i srebra na rynek. To jest tendencja, która w tej chwili systematycznie się zmienia. To znaczy nawet zarządzający funduszami, tacy jak Henry Paulson, przechodzą z tych typowych ETF-ów papierowych, które oparte są o giełdy towarowe w nowojorskie, a uciekają w stronę takich walorów, gdzie rzeczywiście dochodzi do fizycznego obrotu kosztem i możemy mieć w przyszłości do czynienia z taką sytuacją, gdzie będziemy mieli dualizm cen. Złoto papierowe, to które widzimy na wykresie koneksowym, będzie sobie szło swoim trendem, a fizyczny program leżący na stole lidera będzie kosztował zupełnie inaczej. Dobra, dziękuję bardzo. No niestety czas nas goni, zachęcam do przeniesienia dyskusji do kuluarów. Na koniec powiem pewne hasło z banku, które się pojawiło, doradzające kupno złota, pokazujące, że jeszcze polski rynek reklamy ma przez sobą złote lata rozwoju. Mianowicie następujące hasło: złoto najdroższe w historii, kup teraz. Sobie wyobraźcie, że ktoś by tak mówił, mieszkanie najdroższe w historii, kup teraz, prawda? Abstrahując od tego, czy jest niskie, czy tak. Także zapraszam na przerwę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za referat i dziękuję za mecenat. Dziękuję za przyjmość po naszej stronie. Po naszej również. Mamy... Jak to mówią, obie strony zyskują. Tak, mamy nadzieję na...